Leczenie operacyjne warunków kościelowych obrosło olbrzymią ilością mitów. Ja cały czas dostaję pytania o gipsy, o druty, których już się od lat nie używa. Znaczy, druty wprowadzane przez skórnię nadal mają swoje miejsce, natomiast pacjenci tego nie lubią. To jest bardzo tanie i skuteczne rozwiązanie, natomiast jeżeli tego nie trzeba koniecznie zrobić, to nie stosujemy takiego rozwiązania. Generalnie rzecz biorąc, cała nasza działka migruje w kierunku technik jak najmniej inwazyjnych, z jak najmniejszych dostępów, tak żeby sam dostęp był jak najmniejszym urazem, żeby to leczenie operacyjne było jak najmniejszym urazem poza jakby korekcją deformacji czy leczeniem jakiejś innej patologii. Od końca lat 90. w przemyśle wytwarzającym implanty, którymi się posługujemy, generalnie jest taka tendencja, żeby wszystkie implanty były przyjazne rezonansowi, żeby nie trzeba ich było usuwać. Te płyty są coraz o niższych profilach, coraz ładniej wyoblone, coraz mniej konfliktujące z tkankami miękkimi. W tej chwili większości implantów nie trzeba usuwać, jeżeli nie ma takiej konieczności, jeżeli ten implant gdzieś nie przeszkadza, jeżeli nie kostce bocznej, na przykład płytka, która jest właściwie pod skórą, można wyczuwać czy na obojczyku pacjenci po prostu chcą, żeby je usunąć, bo im przeszkadzają, bo potrą, nie wiem, o paski plecaka. Natomiast co do zasady, w tej chwili implanty, które są przez nas stosowane, nie wymagają usuwania i są tak wprowadzane, aby nie powodować możliwie jak najmniejszy konflikt z tkankami miękkimi. Czyli znowuż, żeby ograniczyć konieczność ich późniejszego usuwania do minimum.